nikt nie odnajdzie nas. Od wierzchu aż po czas, nikt nie odnajdzie nas. Jak to? Młodą czy starą, czy brzydką, czy ładną? To nie, starą czy młodą, piękną czy szczeradą, z pierwszą kurtu spotkam urzędu się. Chyba nie mówisz tego poważnie. Chcesz się ożyć z taką dziewczyną? Czemu nie? Od 6 lat ciężko pracuję i nic z tego nie ma. Chcę się ożyć, wstrzesić, słowem, chcę się żenić. Wiesz, cicho, ale nie wiem, którą wybrać. A w ogóle po co ci się żenić? Mało ci problemów. Teraz jesteś panem swego losu. Możesz robić, co chcesz. No, puść lubię, zostajesz niewolnikiem we własnym domu. Mów co chcesz, ale ja już swojej decyzji nie zmienię. Pierwszą lepszą wezmę, nie czyniąc wyboru. A co z Julką? Przecież już tyle lat jesteście razem. Ona cię tak kocha, ty ją chyba też. No ja wiem, że Julka mnie kocha. Jest piękna, młoda, dobra, bogata, świat już szanuje, wielbi, ale żeby tak do końca życia z jedną? Chyba żartujesz. Masz taką wspaniałą dziewczynę, szukasz przypadkową w parku? Zobaczysz, jeszcze tego pożałujesz. Co ty tak pomysłujesz? Granice. Jak granice? No bo co się stanie, jak jednocześnie pojawią się dwie lub trzy dziewczyny? To którą ma wygrać? Więc patrz, kreska narysowana. Tamtędy przejdzie kto chce, tędy moja żona. Alfredku, martwię się o ciebie. Czy ty nie za dużo pracujesz? Wyjedziesz. Relaksuj się. Przestań. Nie wyjedziesz? Dobra, ale w takim razie trzeba się to zaopiekować, aby byłeś głupstwa nie popełnił. Dlatego wszystkie twoje słowa będę zapisywał. Masz, panie sekretarzu, potrzebne papiery. Stan mojego majątku. Dokument potrzebny. Jaki jestem? Co umiem? Dokument chwalebny. To kontrakt podpisany, przez świadków stwierdzony. Jedynie brakuje podpisu mojej żony. To zaś cały zamek i prośba ode mnie, bo każdy trzeba prosić. I czasem daremnie, potem na piśmie łatwiej ofiarować siebie. Weź to proszę wszystko i użyj potrzeby. Prawdziwym jestem królem, wybrałaś właśnie mnie. Przepraszam, Siedzisławie, moją idzie stroną, ale jestem mężem trzeźwym. O, kochana żona, mój charakter nikt nie zna początku. Nie wiesz, to wielka dama, zacznie od majątku. Dobra. Jałmużna zdobyta. Innej litości żądam. Niech pani przeczyta. Mój majątek. Dość mierny. Charakter. Dość śmieszny. I prośba. Dość szalona. Zichu, co tu robić? Proszę cierpliwie. O piękna niewiasta, dlaczego się nie chce ze mną żenić? Czy ze mną jest nie tak? Jestem bogaty, mądry, wysportowany. Mam dwa samochody i willę z basenem. Że się chcesz żenić, nie dziwię się wcale. Ale nie o takim mężczyźnie marzyłam. Chciałabym znaleźć męża, kiedy już go oczywiście sama będę szukała. Takiego, co będzie szanował moją cnotliwość. Nosił mnie na rękach, obsypywał kwiatami. A najlepiej byłoby, żeby był śmiały, odważny i jednocześnie łagodny. Żeby się nie przechwalał, żeby mnie najpierw dobrze poznał, zanim, no wiesz, potem, żeby tak kochał, jak będzie kochany. Zresztą bogaty też mógłby być. I myślę, że 7 zer na koncie bankowym to minimum. No a ty? No sam widzisz, więc nie możesz zostać moim mężem. No a ty no sam widzisz, no nie możesz zostać moim mężem. No co ona wygaduje i za kogo się uważa? Może ty lepiej sobie zostanie pomyślony. Już sobie wyobrażam, jak to wyglądało moje życie. Jak się bawię, to się bawi ze mną cały świat. Bo ja wiem,
wino zmienić w śpiew od tam. Ten jest panem, co się umył bawić tak jak pan. Nie widzą panowie malin, maliny panowie, proście tylko z mojego ogródka, świeżo zerwane. Chcemy aniołku, ale razem z tobą. O tak, bardzo dziękuję. Zostań moją żoną. Ale jak to? Ja nie rozumiem, przecież ja pana nie znam, a panu mnie też nic nie wie. To jakiś żart? Gdzie jest ta kamera? Ale ja nie żartuję. No nie wiem, być może. A jak masz na imię? Zosia. Więc Zosiu nie mała, posłuchaj, bo dwa razy powtarzać nie będę. Właśnie stoi przed tobą mężczyzna twojego życia. Twój ideał, mąż, przyjaciel, a może kochany. Dziękuję, ale nie skorzystam z pana propozycji. Już wolałabym zostać z nim wielką, a zresztą ja już mam chłopaka i kocham go szczerze. Zapomnij o nim i on sobie nikt innej poszuka. Dziękuję bardzo. Ja wolę Pawełka. Pawełka? No szaleje z tym, no przypatrz się, wysoki jestem, no tak, wysportowany, no tak, mogę podobać się kobietom, no tak, zatem będę mężem, dość wierny, ale ty bądź wierną żoną, bo o to bardzo proszę. No i o co ci chodzi, no przypatrz się, tylko dobrze. Ja wolę Pawełka. Pawełek, co ty myślisz, że ja żyję? Oto są dowody. Umiesz czytać? Trochę, no przecież podstawówkę skończyłam, to umiem. Dobre jedyne na początek. Chcą się szybko ożenić, wymyśliłem sobie, że pierwszą, którą tu spotkam, aby tylko chciała, dostanie mnie i mój majątek. Nawet jakby była trochę mniej ładna. Ale ty jesteś i młoda, i piękna. Oto mój podpis, drugiego brakuje, która podpisze, męża mieć będzie. Dziękuję bardzo, i ja wolę. Ale Zosiu, dlaczego jesteś taką uparta? No to masz żonę, chłopie, i po sprawie. Nie żał tej panny, ale głupia dziewczyna, co? Takim facetem pogardzić. Ale zobaczysz, ze mną będzie ci lepiej. Nie jestem ani brzydka, ani stara i jeszcze nie ma mi spolonia, bo to zrobiłabym sylwetki osy. Będzie u nas miła i dobrana para. Pochodzę z bardzo bogatej rodziny. Mam herb w nazwisku, a nazywam się Śmigalicka Marta. Co? Nie znacie mnie? Ależ proszę. No więc Alfred? Alfredku, będę twoją żoneczką, co? Ale, którą przybyła tu pani stroną, co? Jaka tam pani Marta jestem? A przybyłam, no, tędy koło tej topoli, Rebeńko. Niestety. Co? Ty wzdychasz? Powoli. Nie udawaj miłości, gdy jej nie masz w duszy. To udane westchnienie serca mnie wzruszy. Ale nie przejmuj się, miłość przyjdzie z czasem. Jeszcze kiedyś powiesz, jaką masz laskę żonę. No dobra, dość tych sentymentów. Zaręczyny były? Były, no to kiedy ślub, co? Kochanie, siadaj, kiedy ślub. Może, co tu robić? Ha, ulec władzy przeznaczenia. Tak, Alfredku, twój przyjaciel ma rację. Musisz ulec władzy przeznaczenia i ożenić się ze mną. No popatrz, to niebo ci mnie wysłało, lepiej trafić nie mogłeś. Ale nie przejmuj się, przez żołądek i serce, tak? No to co lubisz jeść? Martunia ugotuje Alfredkowi coś pysznego, a Alfredek buzi Martuni. No to pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się, a teraz Martuni. Do mamusi, do tatusi. No właśnie, zbyt długo ciągną się te żarty. Nie chcemy zatrzymywać panny Marty. Niech Martunia moim losem się nie przejmuje. Alfredkowi kto inny ugotuje. Ale, proszę oddać papiery. Trzeba je zaraz zniszczyć, aby ślady nie było. Co się tutaj ma tu mnie przykrego przytrafiło? Cholera, żarty czy nie żarty? A Fredzik już nie odstąpi Śmigalickiej Marty, a papiery są. I chowam je dla lepszego śladu, naszego tu spotkania i cnego układu. To wszystko rozgłosił. Wypadnie to zamilczenie. Tak mówisz? Dobrze. Ile? 500? 1000? Mało? Może 2? Ach, takiego małżonka do złota dostanę. Ja? Małżonkiem pan? Utopię się raczej. Ja z tobą rybko, no. Co tu robisz? No to na mnie już powiedz. To taki się przyjaciel? Nie zostawię mnie. Wreszcie pożył sobie. Mam nadzieję, że tak szybko nie wróci. Przecież zakochani potrzebują trochę intymności. Siadaj kochanie, siadaj koło mnie, moja rybańka siedzelka. W tej nocy mojej duszy będziemy słodką rozmową podzielić w kosze. Ach, miło tak powtarzać choćby i 100 razy. Kochasz mnie, tak kocham cię. O luby, ale dlaczego ty się ode mnie odwracasz, niewdzięczniku? Kobieto, zrozum, nie chcę dawać ci złej nadziei. Nie jestem tym, o którym masz. A wiesz dlaczego? Dobra, powiem ci prawdę. W nocy chrapię, połowę pensji wydaję na kremy odmładzające, a kiedy kobieta mnie zdenerwuje, to może dojść do rękoczyny. No to masz szczęście, bo wiesz, ja też jestem wybuchowa, a to, że może jest
trochę po skubie podrapię, no to przecież nic takiego. Wiesz, połowę... Jestem hazardzistą i połowę mają przegrałem w karty. To z czego będziemy żyć? Spokojnie, na biedną nie trafiłeś. Z wielką przyjemnością będę cię utrzymywać, przecież to dzisiaj mogę. Cóż to zabawa, nic jej nie przeszkadza. Wiesz, zapomniałem powiedzieć o najgorszym. Cierpię na różne choroby. Podagry, hieragry, spazmy i suchoty. Ach, no to razem będziemy odwiedzać szpitale. O ile nie zostaną już całkiem zlikwidowane. Ale muszę ci przyznać, że ja też jestem wątłego zdrowia. Cierpię mocny reumatyzm w ręku, w nodze, mam kaszel, ból głowy i zaćmę na oku. A niechże ci lichu porwie. No tak to już na świecie. Ale dokąd ty idziesz? Do domu. Ale przecież ty bez niej nigdy nie pójdziesz. No to patrz. Ale poczekaj! Biedna Albert. Nie ma go litości prawa. Niech trochę pocierpi. Myśli, że jej ucieknie? O, bardzo się myli. Wiesz co, ale dziwi mnie jedno. Alfred przecież nie domyślił się, że za tą szkaradną babę przybra się Julia. Jego piękna narzeczona. W sumie należało mu się. Nie docenię. To teraz jak zobaczę, go kobietę może spotkać w swojej drodze. No właśnie. Nikt nie będzie tybił z mojej siostry, tak? Wydawało mu się, że może zmieniać kobiety jak rękawiczki. Manipulować nimi. Obiecywać im bogactwo. Przecież my chcemy być tylko kochane. Czy to tak trudno zrozumieć? A to łocz. Najlepiej byłoby, gdyby Julka go zostawiła. Alfred, ty nie jest wcale taki zły chłopak. On się tylko pogubił. Alfred posiada zalety, które... Kobieto, zostaw mnie! Alfred, poczekaj! Idą, pamiętaj, gramy dalej. Zisiu, Zisiu, tego już zabieram. Dziś jeszcze albo sobie, albo jej wystrzelę. Ale dlaczego znowu narzekasz? Ona cię tak kocha. Może to i dobrze. No tak, ciebie to śmieszy, jak się nerwicnie bawiłem. Ciągnie mnie przez ten sam środek miasta, wokół znajomy. Pomocy zniknął, taki wstyd. Co tu robić? Złożyć papiery ze sobą. A co ja mam, żonę? Należy mi się wypada. Żenić? Całuję nóżki? A to piękna rada. Nie spodziewałem się tego potopu. Taki się przyjaciel? Chyba żartujesz, masz taką wspaniałą dziewczynę, a teraz uganiesz się za innym. Wiesz co? Możesz wrócić do mnie. Zabisz ją może gdzieś do spa, albo zasponsoruj jej pracę, to jest jeszcze do reszczyta. Mówisz mi, że jej już nic nie pomoże. To masz lepszy pomysł, Montralu? A o co się kłócicie, co? Zaraz was rozdzielę, a ty nie denerwuj mojego atletka, bo ze mną będziesz miał do czynienia. A ty do domu, ale już! Wstawaj! Ojejku, co ja widzę? Martunia ma już narzeczonego? No tak, ale na początku trochę się wahałam, czy w tak młodym wieku powinna wychodzić za mąż, ale Alfredek tak prosił, tak nalegał, że musiałam się zgodzić. Mogę z panem Alfredkiem chwilę porozmawiać? Ależ oczywiście, przecież nie ma o co być zazdrosną, prawda, kochanie? Między nami nic nie powstanie. No co? No o co chodzi? Jestem siostrą Julki, wiesz? Juli? No tak, i wyobraź sobie, że to ona ugnęła tę całą intrygę przeciwko tobie. Jak tylko dowiedziała się od twojego przyjaciela, że chcesz ożenić się z przypadkową dziewczyną w parku, natychmiast postanowiła działać. Choć ta twoja Juleczka jest sprytniejsza niż ci się wydaje, co? Tak więc i ja, i Zosia nie znalazłyśmy się w tym parku przypadkiem. Julia? Ona to zrobiła? No tak, głuchy jesteś? Julia, tego za piękność, dobrość, wyrozumiałość? Co ja najlepszego zrobiłem? Miałem wszystko, zostałem z niczym. Trudno, muszę ożenić się z Martą. Jezu, ale przecież ja jej nie kocham. Julia, no zawsze pozostanie w moim sercu. To ją kocham i nie mogę jej skrzywdzić. Może to i lepiej, że nie zostanie moją żoną. Mąż nieudaczny. A dobrze ci tak. Julio, Julio. A oni przytuleni.
niezwykle tak, jakby się miał utlenić nagle świat i gdzieś w jeziorach rzenić światło na tysiąc par. Wstrzelek słońca roża. Będę ci gotować, sprzątać, prać, a nawet czasem pozwolę ci być z kolegami. No, pokochaj mnie. Nie mogę. Mam tego dość! Ty nie wiesz, jak odrywał z tobą, masz! Poznajesz Martę? Julia? Ty? Julenko? A co myślałeś? Ty? Byłaś? Jesteś tu? Że się nie dowiem o twoich głupstwach. To ja oddałam ci serce, 6 lat zmarnowałam, a ty mi się tutaj jakimiś innymi uganiasz. I to gdzie? W parku! No, no już, parku. Proszę, wybacz mi skarbiec. Zostaw mnie. Złoto, srebrne. No, mnie. Proszę. No już, chodź, mi się. Ty. Proszę. No dobrze. Taka miłość, sam raz idealna, taka miłość.